A więc oficjalne dzień dobry państwu w światach różnych, wirtualnych i realnych. Anna Wojtacha, dziennikarka, reporterka, pisarka do zadań specjalnych, osoba, która widziała niejedną wojnę, nie jeden konflikt zbrojny i tak dalej No i poznała pewnego dnia pewnego człowieka tutaj, pana Jarosława Majamiego, jeżeli to odmieniamy pieczonkę. Były żołnierz, agent kontrwywiadu wojskowego, policjant, przykrywkowiec. Długo by tutaj wymieniać, on no, tak samo zresztą jak, jak ksywy, bo tutaj też w książce, która jest pretekstem do naszej rozmowy, pojawia się również mnóstwo tych rozmaitych pseudonimów. Tutaj operujemy no, najpopularniejszym, naj, naj, najsłynniejszym. I teraz tak, intryguje mnie pewna rzecz. Spotkały się dwie osoby, które wydają się połączeniem ognia z ogniem. I, na pewno nie i czym? Woda. I teraz właśnie, i teraz pojawia się tutaj kwestia tego, czym ten podwójny ogień ugasić wodą? Na pewno tak. Gaszony był wodą. I, I to nie raz. I to nie raz. To się nie dało. Nie dało to po prostu... Rozumiem, że mamy do czynienia z książką, której nie dało się stworzyć na trzeźwo, no bo ten proces tworzenia książki jest bardzo intrygujący. On jest gdzieś tam zajawiony, delikatnie nawet na, na okładce. Jako czytelnika mówię, bardzo intryguje mnie, jak to wyglądało, no bo kurczę, ponoć bardzo burzliwa forma, tworze, forma tworzenia tego wywiadu rzeki była. Proszę, Kobiety proszę mają pierwszeństwo. To, to wyglądało w ten sposób, że, że Jarek po prostu przyjeżdżał do mnie i siadaliśmy, bo doszliśmy na początku, to, to, to miało wyglądać inaczej, to znaczy w taki sposób, że będziemy to nagrywać, a potem spisywać. Natomiast okazało się, że, że jakby ta forma... W naszym wypadku się nie sprawdza i wyglądało to tak, że, że Jarek do mnie przyjeżdżał, opowiadał historię, ja mu zadawałam pytania i na bieżąco pisałam. Także, no nie wiem, dla, dla, dla wielu osób to może być taka ciężka forma, bo od razu, kiedy się tutaj, tak to wyglądało, że kiedy. Słuchasz tej historii, to też ją od razu redagujesz, bo też jest prawda taka, że no, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że język mówiony, język pisany, to tak. też nie jest do końca, chociaż ja się tutaj starałam jak najbardziej oddać to, w jaki sposób Jarek mówi, jakim operuje językiem, żeby to było po prostu naturalne, żeby nie nadawać temu jakiejś tam bardzo literackiej formy, bo, bo nie miałoby to w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. W międzyczasie, kiedy Jarek opowiadał, to pojawiały się emocje, no bo, wiadomo, to Jarek opowiadał swoje życie. A też, tak jak mówisz, no tutaj się spotkaliśmy dwie silne osobowości, więc musiało w pewnym momencie do jakichś tam tarć dochodzić. A jeśli chodzi o, 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 o tego żałę, no to faktycznie było tak, że, że zdarzało się nie, nie raz, że po prostu, no, piliśmy, natomiast nie miało to w ogóle wpływu na, na przebieg tej, tej współpracy. Jakby się, bo są niektórzy, którym się wydaje, że, że to ma wpływ, w naszym wypadku na pewno nie. Mm. Mogę się tutaj wtrącić? Bo no, tak. jak najbardziej. Repor reporterka wojenna, która y, przewaliła się przez parę wojen, tak? No ja, operacyjny pracownik, żołnierz, przykrywkowiec, policjant, no to jaki problem było, było picie w pracy? U niej było picie, bo, bo było. U mnie było picie w pracy, to było. bo było. Jest taki problem. Teraz Pracujemy i pijemy. Woda jest. No, tak. Trzymamy za słowo. Ta. Woda, woda. Pracujemy i pijemy, bo tak, bo tak wyszło. Mm -hmm. no. nie, nie powstałaby ta książka w takiej formie, takim językiem. Yy, bo, bo sam powiedziałeś, że czuć w, w tym tekście, czuć te emocje, prawda, i tak dalej. Jeżeli by ona tego nie, 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 nie potrafiła w ten sposób właśnie. Yy, mm -hmm spisać, tak? No bo tak jak jeszcze Ania powiedziała, język mówiony od języka, języka pisanego to są dwie różne, dwie różne mm -hmm. rzeczy, tak? Ale no dobrze, ona słuchała i to, i to spisywała, ale jeszcze czuć to, jak, czuć to spisywanie, ona musiała to czuć, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to ułożyć, jak zdanie, mm -hmm. gdzie no to, to, to mm -hmm. dzięki niej, prawda? To jest bardzo istotne. Tak? Ale trzymając się wciąż ty, z uporem godnym lepszej sprawy owych słów bez cenzury, bo z jednej strony mówię, na pewno owa wuda wspominana tutaj pomagała, na pewno pomagała przyjaźń, która, bo tutaj też dowiadujemy się bardzo fajnych rzeczy. Dwie osoby, kobieta, mężczyzna, 25 lat różnicy wieku, spotkanie gdzieś tam w, okoli, w klimatach pisarskich Muzeum Powstania Warszawskiego, które później gdzieś tam, właśnie, picie, imprezowanie do rana, narodziła się przyjaźń. Wiadomo, to wszystko ułatwiło właśnie te szczere rozmowy bez cenzury. No ale kurczę, z drugiej strony, później po takiej rozmowie, przy spisywaniu tego, edytowaniu i tak dalej, no bardzo często ludzie sobie uświadamiają, że padają tutaj rzeczy, no naprawdę. Bardzo, 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 bardzo wiele, nazwijmy to, tematów śliskich. No, mamy w tle CBA, CBŚ, ABW, policję, polityków, gangsterów. <grywki> biznesmenów. Biz biznesmenów. Jak owo bez cenzury wyglądało później? Na, na zasadzie decyzji dajemy czytelnikowi książkę naprawdę, naprawdę szczerą, a nie nagle właśnie w panice... Oj, 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 oj. No, zwłaszcza, że tutaj rozmawiam z osobą, której szczerość, no, przyniosła trochę problemów w życiu. Nazwijmy to bardzo Takie życie. delikatnie. <laughs> Więc ja mogę ja powiedzieć, eee, książka Miami bez cenzury, to jest trzecia książka, w którą, w której ja biorę udział. Pisałem książkę z dwoma różnymi autorami, z Węgą i złotkiem Wodkiem to, a z Anią to jest w ogóle, to, to są w ogóle nie ma tutaj żadnego porównania. Wojtek słumnicki to jest dzielnika, śledczy, prawda? Człowiek, który nie był w wojsku, nie czuł munduru i tak dalej. To są to, to zupełnie inna bajka, a tutaj jest, jest osoba, tak, jeszcze kobieta, która, która chodziła w przepoconych ubraniach parę dni, piła, piła wodę z, 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 maniorki, z maniorki, tak, kąpała się, nie wiem, nie kąpała się po parę dni. Także, no tak, no to takie pośrednie zawody, prawda, korespondent wojenny, a żołnierz w sensie też musi, służb specjalnych, czy, czy przykrywkowiec też musi wycią wycią umieć wyciągnąć te informacje, to raz, i dwa, jak wydawnictwo Belona zaproponowało mi napisanie tej książki, to się stało na, na, jednym, z, z, to, na jednym ze spotkań, gdzie Ania promowała książkę tam. Wodza, tak, e, więc ja sobie pomyślałem, że, że skoro tak, tak, taką mam propozycję, tak, to z kim ja sobie tą książkę napiszę? Kogo ja sobie wybiorę, prawda? No więc ja siedziałem i słuchałem, jak ona opowiadała, prawda, jak, jak promowała tego, tą książkę tego wodza. Przede wszystkim widziałem podczas tej promocji jedną rzecz, co dla mnie było bardzo ważne: że to nie jest dziennikarka, która siedziała przy stole i coś tam gdzieś z daleka widziała. Tylko ona była w pewnych klimatach i ściemy jej nie walniesz. Nie, nie, nie. I ona tej ściemy w ogóle nie przyjmie. Ona to potrafi zweryfikować. Mało tego, to potrafi wyciągnąć od ciebie, wejść w środek, wyciągnąć od ciebie tą, 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 tą głębię tego, 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 tej mojej historii i to przełoży. I to nawet od człowieka, który dekady był szkolony do tego, tak. żeby, żeby, nie to znaczy, nie wysy znaczy, żeby. Był szkolony do tego, żeby wyciągać tak, informacje od tak. innych, a samemu nie. Nie mówić, nie, nie za mówić dużo. tak po prostu, ale to też. Skoro się zdecydowałem na tą, na tą książkę, żeby, żeby ktoś mnie nie zblokował. W sensie, y, 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 dziennikarz, który będzie ze mną to pisał, to musi być taki, że ja, ja muszę, chcieć, ch on oczywiście musi tak umiejętnie wchodzić w tą, wyciągać ze mnie te informacje, ale jak ja wyczuję, że to jest, że to nie jest to, to, to ja, to ja nie, 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 nie chciałbym tej książki pisać, że to, jest, że to musi być właśnie taka osoba, której ja się poddam temu mm. i tak dalej właśnie tą osobą była Ania. Yy, no i tak było. No i, 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 i wydawnictwo mi to zaproponowało i mówię, no to z kim pan będzie pisał? Ja mówię, ja, już, ja już, już mam wybraną osobę. Jak? To? Gdzie? Ja mówię, no tam siedzi idź na promocji. <laughs> Poważnie? I tak. To tak dosłownie tak było. Nie? To było akurat, to wiesz co, bo y, to było później jeszcze, to było na promocji Ćpunów Wojny, czyli ja bym powiedział. Czyli ja kilka razy byłem na tych spotkaniach, prawda? Czyli oglądałem, no przecież... Stalker, tak, tak, stalker. Tak. Nie, 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 bo ja wam powiem, no to nie, ja, dlaczego, bo ja, ja też chciałem poznać na przykład, jak sobie... przecież każdy człowiek może mógł pójść na promocję książek, o co się ogłasza w internecie mm. i tak dalej. Mi nic nie było dane. Nikt mi nie powiedział, idź tutaj na tą promocję książki, czy na tamtych, czy na tamtą, czy na jakąś tam inną. To, że byłem w Afryce z Robsonem, to jest jak gdyby jedna bajka, ale przecież bo przyjechałem z Afryki, mogłem leżeć do góry, do góry brzuchem prawda, i nic robić, nie robić. Mm. Ja byłem na różnych i na promocji z książki Misztala, i, znaczy, ty, ty, tych antyterrorystów, więc chodziłem po prostu po to, żeby raz czerpać wiedzę od takich ludzi jak na przykład byli gromowcy, czerpać wiedzę taką, no to, to, to co oni opowiadali, tak jak oni się zachowują, jak oni opowiadają, jakie mają emocje, gdzie to można zobaczyć na promocjach książek, prawda? Mm. Można poznać różnych ludzi, bo na promocje przychodzą różni ludzie. I tak się właśnie stało w tym przypadku z Anią, prawda? Mm. – Pytanie tutaj do Ani, a propos właśnie rozmaitych wyuczonych, wdrożonych w tutaj w umyśle naszego bohatera książki, zachowań właśnie dotyczących tego, żeby nie mówić zbyt dużo, jakich technik tam musiałaś używać, tajemniczek, żeby wyciągać pewne rzeczy, które możemy tutaj przeczytać, a naprawdę, no, są. No, dzieje się, nie? Tak, tak. Słuchaj, wiesz, co, to, to, to nie jest tak, że jakichś tam specjalnych technik. Wiesz, ja jestem dziennikarzem, który ma 20-letni staż już w tej chwili, także ja, ja, ja gdzieś pewne rzeczy, które, które się nauczyłam dawno temu, to one są po prostu. Ja już nawet nie. Jakby nie, nie, nie myślę o tym szczególnie, że, że akurat takiej, a nie innej techniki y, 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 używam. A poza tym Jarek jest takim bardzo dobrym rozmówcą, bo to nie jest facet, którego trzeba skłaniać do tego, żeby chciał cokolwiek powiedzieć, bo on doszedł, tak mi się wydaje, że, że Jarek zgodzisz się ze mną, że. Jeżeli y, y, podjąłeś decyzję o opowiedzeniu swojego życia y, no to, to nie będziesz się zachowywał jak lalunia, która na zasadzie chciałaby ma boję się, tak? Albo jak się wycofa, no nie, no nie, 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 albo zaczyna opowiadać, a później powie nie. Że, że będziesz opowiadał, no to, 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 to opowiadał, także y, tutaj nie było jakiegoś, wiesz, y, y, problemu, żeby, żeby Jarek, żeby trzeba było go jakoś specjalnie, wiesz, podchodzić. Y, Stosować jakieś techniki, żeby on się otworzył, żeby, żeby chciał mówić. Poza tym, wydaje mi się, że tutaj też jakby pracowało to, że, że Jarek miał i ma, wydaje mi się, do mnie po prostu zaufanie, że my zrobiliśmy jakiś plan książki, a jeżeli już przy podpisywaniu umowy z wydawnictwem Bellona było powiedziane, że roboczy tytuł, a jak widać, tytuł został, Cały czas niezmienny, tak jak jest, jak było podczas podpisywania umowy, że to jest Miami bez cenzury, no to zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będziemy czytelnika okłamywać tytułem, tylko że to ma być naprawdę no, taka, taka cała prawda, którą na temat Jarka życia, a że Jarek miał niesamowicie ciekawe życie. Taki, taki scenariusz już gotowy na, na film, w zasadzie można powiedzieć. No to, no to ta książka jest taka, jaka jest. A, a, a że my tam się, jak to się mówi, nie pierdolimy w tańcu, no to, no to, to taka prawda, no majami bez cenzury. Ty to tutaj pytałeś właśnie o to, tutaj o ten początek, właśnie, że no tutaj są poruszane wątki biznesmenów CBA, CBS, ABW i tak dalej. Rozumiem, że to, to kontrwywiad. To, tak, kontrwywiad, prawda? Yy, 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 Pytałeś pod kątem, czy, czy ja się nie obawiałem, prawda, i tak dalej, nie? Yy, oczywiście zawsze się obawiam, tak, ale sobie właśnie skoro to trzeba, bo ja, 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 ja w ogóle nie, są uważ... rzeczy, które się nie przedawniają. Większość tych ludzi tak, wciąż posiada za sznurki. Tak, można je tak przekazać, żeby, że tak powiem, w sposób mm. bezpieczny. Yy, ja uważam, że w ogóle ta książka, to jest moje zdanie, jest tak, z moich tych, tych dwóch poznań, jest najbardziej dojrzałą książką. Teraz, tak? Ona jest taka najbardziej, yy, to, to, to ja to tak uważam, no i bez cenzury. No tak, no skoro to jest ma być bez cenzury, to dlaczego ja mam wymyślać jakieś, prawda? Oczywiście są. W ogóle w książce są podane, jest podane kilka prawdziwych nazwisk. Za zgodą oczywiście tych ludzi. One są umieszczone, te, te, te nazwiska. Pewne zostały, że tak powiem, zmienione, bo, bo, bo tak trzeba było, tak, bo tak trzeba było. Ale to musi, to, to ja sam bym to. Ja muszę powiedzieć prawdziwe historie, tak? To, to znaczy tak, moja wi moją winą jest to, że w moim życiu, że tak powiem, tej kariery zawodowej od 1984 roku do 2000, yy, powiedzmy, do 2002, kiedy byłem w służbie, tak? Moją winą jest to, winą jest to, że ja byłem w różnych miejscach, podczas różnych sytuacji. Byłem dłużej, byłem krócej, byłem. Po mm. prostu ja byłem. Tak się moje życie potoczyło, że byłem, kurde, przy Pershingu, Krótko przy Nikosiu dłużej. Jeżeli na etapie, kiedy my jeszcze nawet nie skończyliśmy książki, a już pojawiały się naciski, żeby ta książka się nie ukazała, były próby podejmowane, żeby, żeby tej książki nie było. No to już chyba świadczy o tym, że, że są osoby, które się po prostu obawiają pewnych rzeczy, obawiają się prawdy, obawiają się tego, co, co, co Jarek powiedział. Pomimo tego, że jeszcze te osoby tej książki nie mogły wtedy przeczytać, wie, nie było takiej możliwości, bo my jej nie skończyliśmy pisać, a Jarek mnie już ostrzegał wtedy na tym etapie, tak. że. że, że ben... Będą naciski, i zobaczysz, że ty rykoszetem też dostaniesz. I tak się faktycznie dzieje, bo pojawiają się wpisy, które też mnie zaczynają szkalować, że ja jestem niekompetentna, że jestem głupia, że Jarkowi uwierzyłam, że to. Że... <laughs> ale to naprawdę. No. To, ale mówiłeś to? Tak, jak ja bym ja nie wiem, 15 lat, a Jarek by mnie uwiódł. No, kurwa, no, no. no no. Bo ty powiedziałeś tutaj, jak gdyby, jako tę cezurę postawiłeś, rok 84. Czyli Lemberg, w, w, włożenie po raz pierwszy w życiu munduru, tego wymarzonego, o którym marzył ów sześcio-siedmioletni Jaruś wisząc w Gdańsku w rzeszu na babcinym płocie. Niemożliwe, patrząc... on nigdy nie był małym Jaruszem. <laughs> jak, jak Herod, nigdy nie, nigdy nie był młody. E, to, bo tutaj jest też mówię, bardzo fajnym wątkiem jest to jednak. Opowiedzenie o tym małym, w cudzysłowie, zawsze wielkim Jarusiu, jeszcze zanim, 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 właśnie wszedł na tę swoją wymarzoną drogę, bo to daje też naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie na działania, postać późniejszą, prawda? Tutaj nie było miejsca na, na przypadki. Całe życie od początku było jak konsekwentnie obraną drogą, i to jest doskonale też w tym wyluzowanym wątku dotyczącym jeszcze tych czasów bezpiecznych dziecięcych pokazane. Więc mogę powiedzieć? No właśnie ty tutaj poruszyłeś ten temat. Sama ulica Lelewela, Gołębia. Obok mieszkał Grintergras. Na przeciwko Nikosz ten y, tata y, dalej. Ten klimat tego Gdańska, prawda, tego starego Wrzeszcza. Jednostka wojskowa, prawda? Y, babci, to wszystko ja był ja wojska. się po prostu tam ja, ja tam to, to znaczy moja wina, że ja w tym w tym miejscu tak się zaczęło to wszystko. Ojciec nauczył mnie czytać i pisać w wieku 6 lat. Yy, miałem ciężkie dzieciństwo, wiadomo, nie? Ale Też, to był... no możemy w... Też znajdziemy Ta, ten wątek ale w książce, to... To, to, to było jakieś hartowanie. To, to znaczy, Pan Bóg, bo ja wierzę w Boga, układał mój, moje życie w taki sposób, że to miało, jak gdyby, mieć konsekwencje dalsze do dalszego jakiegoś, do czegoś dalszego dalej, no to przecież z, z moją matką świętej pamięci, jak ja się nie opiekowałem, jak była, no już yy, no, przed, przed śmiercią, prawda, to, powiem tak, to wszystko, to jest wszystko chuj. Ale takiej pokory, jaką ja dostałem przy yy, opiece nad matką, to jest dopiero, jak w hospicjum tam dorabiałem, nie, to sobie ludzie sprawy nie zdają, wie, i tak, ja mówię, to, to jest niemożliwe, nie, to ja mówię, to, to po coś to jest. Ta, matka, ta opieka nad tą matką i umiejętność. I tam różne były też sytuacje, prawda? To starszy człowiek i tak dalej. I po, po śmierci matki, nie? Ja mówię, przecież matka to, matka to żeś mnie na coś przygotowywała, nie? No, no i to tak właśnie wszystko po kolei się toczyło statki, prawda. Jest, są jeszcze inne wątki, prawda, o których my, my w ogóle nie, 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 pis, nie pisaliśmy jeszcze. Także, no tak, to, no to znaczy, to jest moja wina. No, no, no nie, no tak się łożyło prawda. Ale oczywiście, jest, jest też za to cen, cena. To jest też za to cena, prawda. Za, twoje, za, twoją, za, twoją, za Twoją pracę, prawda, też jest za to cena. To nie jest, no dobrze, jesteśmy uśmiechnięci, fajnie wszystko. Nie, nie, nie. Nam nic nie było dane. I właśnie o, to jest dobre, bo spotkały się jak gdyby dwie osobowości, mówię o niej i o niej. Skąd to takie rozumienie, takie mm -hmm. też. Bo to też ważne y, rozumienie w sensie takim życiowym, prawda, różnych. Bo nic nam nie było dane. Myśmy po prostu oboje mieli przepierdalone w życiu. I tyle. Wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, no dlatego się rozumiemy tutaj akurat. Jarek miał taką determinację na to, żeby, żeby iść do wojska, a ja miałam determinację na to, żeby jeździć na wojnę, ale, ale to nie było tak, że ja, że ja to dostałam od tak, że to się, to się po prostu wzięło i zostało mi dane. Tak, tak nie było. Zwłaszcza będąc też, z kobietą w tej w Nie, też tej mocno w dupę dostałam, także... Dlatego wydaje mi się tutaj, tak jak Jarek mówi, że stąd jest między nami ta, to porozumienie i rozumienie i takie, taka też wyrozumiałość na, na, na pewne rzeczy. Bo no, Jarek, kiedy mi opowiadał swoją historię, to poznawał też moją, pomimo tego, że no, ona nie jest tutaj napisana, ale Jarek poznawał też mnie i bardzo wiele na, na, na mój temat się, się dowiedział i, i, i stąd też się wziął taki wzajemny szacunek. Hmm. Y, y, do drugiego, tak? Że, że po prostu my taką mieliśmy drogę życiową, że łatwiej nam jest się dogadać, bo no ani. Wiecie, to jest tak, że, że no, ani Jarek, ani ja też święci nie byliśmy. Dokładnie. Bo Jarek jest kawał łobuza i ja jestem kawał łobuza. I to, te, to nam też pomagało w, w życiu. W, w, y, y, Porozumieliśmy się co do, co do pewnych rzeczy, że, że właśnie nie byliśmy nigdy grzeczni, ale, ale też jednocześnie dawaliśmy sobie w, w trakcie pisania tej książki bardzo duży szacunek jedno, jedno do drugiego i, i, i to, to jest fajne. I myślę, że zobaczcie, to jest też często tak, że ludzie piszą książkę razem, a potem ich drogi się rozchodzą. My z Jarkiem, możesz mi wierzyć, stary, że my z Jarkiem dzwonimy do siebie codziennie. Tak po prostu. Chcę wypowiadać się. Ciebie mogę tutaj jeszcze powiedzieć jedną rzecz, tu, wydaje mi się, że na, naszym, znaczy naszym, mogę powiedzieć, naszym szczęściem w naszej, tak powiem, tej życiowej drodze było to, że na przykład, ja mówię teraz tutaj za siebie, myślę, że, że spotkałem na swojej drodze ludzi, chociaż nie wszystkich, którzy mnie gdzieś tam wyłuskali. To było, pierwsze strzały to były wojsko. To miałem, bo, bo róż, różni są tam ludzie, prawda? Naprawdę są różni ludzie. I to też możemy tutaj. Tak. Oj, I miałem farta, postaci. ale to farta chyba od najwyższego, że ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek, bo tak to szło wszystko, nie? Oczywiście też popełniłem masę błędów. I mimo tych, że tak powiem, na nauk, ja nie powinienem tych błędów popełniać. Popełniłem. Ja się do tego przyznaję, ja nie mam problemu żadnego, żeby się do tego przyznać. Popełniłem. Książkowy błąd, pokazując, pokazując, dając teczkę po umowie. Tego błędu już nigdy w życiu bym nie popełnił, tak? Ale życie się toczy dalej, tak? Bo to życie się tutaj toczy dalej, i jedno rzecz ja bym chciał kiedyś mu spojrzeć w oczy, i myślę, że mu kiedyś spojrzę w oczy. I to nie będzie tak, że, że mu nie spojrzę, bo mu kurwa spojrzę w oczy. I to nie będzie tak, że on będzie yy, chodził, kurde, w różnych miejscach, i mi się, nasze drogi się nie przetną. Powiem ci, powiem Państwu jedną rzecz. Pięć lat pracy w Afryce. Yy, masę lotnisk, masę lotów. W różnych miejscach. Spotykałem takich ludzi, że po prostu jak mnie zobaczyli na lotnisku, to kurwa dostawali galarety. I myślę, że do Bauma też, też tak, w sprawie Bauma tak będzie, że mi chodzi, mi nie, bo mi nie chodzi o jakieś tam. Yy, jak sobie, sobie siadł i popatrzę mu w oczy. Nic więcej. Mm. A propos tego, że książkę stworzyły dwie osoby, które daleko do świętości. Ee, naprawdę, a propos szczerości zawartej w tej książce, no jest tutaj bez jakiegoś przesadnego, teatralnego bicia się w piersi wiele, wiele wątków dotyczących błędnych decyzji życiowych, czy to osób, o których wspominasz, czy po prostu. Rozmaitych decyzji życiowych, które no sprawiały, że balansowałeś gdzieś tam na tej bardzo cienkiej linii, nawet gdzieś tam cofając się do, do lat 90., z jednej strony nagradzany na no, przykład premiami tysiąc złotowymi e, policjant, który gdzieś tam utrudniał życie pershingowi, aresztował najgorszych przestępców itd., tak no. itd., tak ale z drugiej strony nie ukrywasz tego, że w tej pracy gdzieś tam zawsze człowiek. Kroczy po, po tej linii, będąc uwikłanym. Dostajemy tutaj naprawdę sporo pytań i szczerych odpowiedzi o pewne właśnie sytuacje, również damsko-męskie. Czy policjant powinien robić pewne rzeczy? Albo na przykład a propos wspominanych błędów, to na co. To, co ściągnęło na ciebie pierwsze kłopoty, zainteresowanie gazety wyborczej, to kiedy w latach 90. pojawił się Miami Gdański. Tak jak przyznajesz, po części, bądź w bardzo dużym stopniu, była to wina tej mło, młodocianej. No chociaż to już wtedy nie byłeś. Nie, to, była pod, pod, pod nie, to była moja wina. Podlotkiem. Drogie no. zegarki, drogie ciuchy, tak, styl tak, życia. Tak, najnowsze oczywiście. Audi. Tak, odbiło. Wiesz, no to, to jest no, w cudzysłowie. Tam, w, Oczywiście, że to była moja wina, tak? To była moja wina, to ja, nie obni... ja tutaj nie obwiniam za tą sytuację nikogo. Ja nie, nie szukam winnych. Ale w momencie, kiedy ta sytuacja się zaczęła dziać, to no dzisiaj podejrzewam byłoby tak, że pewien, pewna sytuacja została trochę zmarnowana. Mm. Że Powinienem po prostu być wzią, wzięty tak lekko za rękę i pójść, słuchaj, w tą, drogę, w tą drogą. Tylko wskazanie drogi, pokazanie, słuchaj. Zmień to. Odbija ci. Mhm. Byłoby zupełnie inaczej. Tego nie było, no bo no, śpioch działa sam, samodzielnie, tak? Jeżeli, prawda, to, to ty musisz wymyślać, to ty musisz, musisz funkcjonować. Dlaczego nie było, że tak powiem, w tym czasie, akurat w tym czasie, dlaczego nie było, że tak powiem, pogrożenia palcem? Bo później było. Ale wiecie, wiecie dlaczego? Bo ten, kto patrzył, yy, wnioskował, że zajdzie to z mojej strony za daleko, więc skoro zajdzie za daleko, może to być ryzyko dla reszty. A moje szkolenia polegały na tym, ja o tym zapomniałem. Jeżeli. Stanu, będziesz zrobił złe rzeczy, to zostaniesz sam. Nikt ci nie pomoże, bo będziesz stanowił ryzyko dla reszty. Tak było w wojsku. Ale to myślenie dopiero przyszło w 2013. Mhm. 14, no na morzu to już w ogóle jak wiatr zawiał, prawda? No, ale... I jak zawiat, zawiał wiatr w ten, w oczy, prawda? I yy, po, 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 pierwszy pamiętam yy, kontakty tam na sylance. Ja mówię, kurwa, mówię, ja pierdolę, to jest mój świat. No, I zacząłem ja mówię, no. To... I była taka sytuacja, przepraszam. W książce nie ma tego opisanego. Może tam następny, następne jakieś, no, gdzieś tam sobie, prawda? W Polsce chodzę. Yy, no i nagle spotykam Jurka. I z gruchy i z pietruchy. Jurek z książki, tak? Mówi, no i co? Już wszystko jest okej? Okay? Czy, czy jeszcze tak, jeszcze parę kłód musi być pod nogi podstawowe, żeby zaczął normalnie? Ja mówię, nie już jest. I, i zniknął. Mhm. Yy, yy, powiem jeszcze jedną rzecz, bo ty mówisz o tym o tym o, tym, o tej cienkiej czerwonej linii. Ja powiem tak, te dwa światy. Świat powiedzmy tego, 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 ten przestępczy tego miasta i świat służb policji, te dwa światy są zawsze i one są nieroz, nierozłączalne. Jeden świat nie będzie istniał bez drugiego. Tylko żeby zrozumieć jeden świat i drugi świat, to nie wystarczy coś przeczytać, gdzieś tam być. Prawda? Dobre rozumienie to jest być w, dwóch, w tych dwóch światach. Ja w nich byłem. Yy, zrozumiałem jeden świat, i zrozumiałem drugi, tak? Yy, nie dało się inaczej. Po prostu się nie dało. W tamtych latach, w tamtych realiach nie dało się. Ja miałem yy, to szczęście, że mogłem tak robić. Wszelkiego rodzaju błędy i wariactwa z mojej strony, prawda? To już jest kwestia psychiki, prawda? Puszczenia wodzy fantazji, młody chłopak, kupę kasy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Chociaż teraz mogę też tutaj uchylić rąbka tajemnicy, bo będąc tym, tym śpiochem, prawda? Przecież ja pracowałem dla, dla Bauma, prawda? I tak dalej, w policji. No w ogóle no to ja nie miałem żadnych zgód, nie? Ale wiedziałem jedną rzecz. Że gdyby cokolwiek się stało, to już musiałoby się, znaleźć, nie wiem, nikt, nikt nie reagował w ogóle na gazetę wyborczą. Aha. Z, z struktur tam wojskowych mieli to, po prostu, to w ogóle racy sam, nie? Ale gdyby było coś naprawdę takiego już, to wtedy, by, wtedy bym dostał, że tak powiem, no wtedy bym był, że tak powiem, uratowany, nie? Ale to, to, to ja miałem tą świadomość. Nie? Znaczy, dowiedziałem się troszeczkę później, nie. Także właśnie tak działały te struktury wojskowe. Ja nie wiem jak teraz, ale myślę, że şey się nic nie zmieniło. Jest, jest jakiś problem, chłopie. Masz se poradzić. To ja nie było mmm, tak, że wyobraź sobie, młody chłopak idzie sobie na przykład rano do roboty, do, poli... do CBS-u, do pz ów wtedy jeszcze. Google, ma, idziesz do, na wydział nie? i wszyscy gazety. Nie, nie, nie wiedzieli nie o co chodzi. Pressce... Ja mówię, ja pierdolę, Miami Migracy, pierwsza. Raz... I knucia, i pod, wiesz, i to wiesz, na psychikę, weź pracę i normalnie. W tak. takiej taki sytuacji, nie? Co wiecie, że ktoś z wojska jest chłopie? Co, co nas obchodzi? wchodzi chłopie sam. Hmm. No wtedy ta lojalność do muchy, to wszystko, to można było, to wszystko, to było, że, że, że ja się lojalnym okaza okazałem człowiekiem muchy, nie? To nie, oni tutaj tam opowiadają w Gdańsku, że jestem nielojalny, że kolegów podprzedawałem bzdurę, nieprawda. Ja się spróbowałem z nimi dogadywać kilka razy, żeby załatwić, bo ja byłem zawsze zwolennikiem, żeby swoje brudy brać w swoim środowisku. To, to tak byłem nauczony i tak dalej, ale po prostu byłem tak zlekceważony, totalnie i bało tego to jeszcze dojeżdżany przez parę lat, tylko że no, moce się skończyły. Mhm. I kto, a kto z nich przewidział, że ja dzisiaj będę sobie siedział w studiu na temat z taką kozaczką, dziennikarką, prawda? I będziemy sobie pisać książki, prawda, opowiadać, gdzie oni są. Ja ci powiem, gdzie oni są. Wiesz gdzie? No, w klifie na kawie nie siedzą w dniu, bo jest pandemia. Siedzą w norach swoich, w chatach tamtych swoich, nie wiem jakichś, i teraz tylko patrzą, co będzie w internecie, co Miami powie i gdzie powie. I to jest moja moc, ten przekaz, nad czym oni nie mogą zapanować. Hmm. Pojawia się kolejny wątek, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed uruchomieniem kamer i w trakcie naszej rozmowy. A propos tego, że bez cenzury w tytule tej książki oznacza również wątki. Dla dorosłych pikantne i tak dalej, i tak dalej. Nie pojawiają się one od po prostu dla samego szokowania, ponieważ, no tak jak tutaj też mówiliśmy wcześniej, Twoja praca była jednak też związana z seksem, bardzo często. Tak. Zdarzało się sypianie na przykład z żonami rosyjskich gangsterów, gdzie z jednej strony przyznajesz, że było to fajne, a z drugiej strony przydatne tak. pod, pod Tak, tu, tu nie było sentymentu, informacji. Pewna pani tutaj dopytuje cię, bo tutaj lista rany. Najpierw chciałem wynotować wszystkie rzeczy damsko-męskie, ale później już się poddałem, bo tutaj zaczynamy od beaty. 21 lat, pierwsze. Narzeczona. Tak, później ciotkę jej tam tak, tak, z, tak. z, z rozpędem. Znaczy, tak nie, dalej. Beata nie narzeczona. Pierwsza kobieta. A pierwsza bo, bo kobieta, pierwsza, pierwsza tak. kobieta. Tak. Co jest? Tak. Ciotkę, z rozpędu! Ja, Ciotka Elka chyba, no, tak? tak? Dobrze, super. dobrze pamiętam. Panie, bardzo miło ją, nie wiem. Panią Elżbietę pozdrawiamy w nie wiem. Ja, naprawdę. No super. Momencie, nie naprawdę wiem. No. I książka jest pełna naprawdę, no. jest pełna, naprawdę no, rzeczy takich, że co no, wrażliwsi czytelnicy mogą się za, zaczerwienić. Mamy czworokąty. Wielka słabość, mówiąc delikatnie, teraz eufemistycznie to nazwę, do prostytutek, orgie w klubach rozmaitych i tak dalej. Jak tutaj pani Grzeczna Dama podpytywała o te rzeczy, czy kobiecie było łatwiej też jak gdyby teraz już mówiąc troszeczkę poważniej, bo mówię to bardzo istotny wątek, który też daje świetny bardzo dużą część oglądu na postać, która jest bohaterem tej książki, jak wyglądały rozmowy o tych rzeczach, czy mężczyźnie kumplowi przy kielichu byłoby o to zapytać łatwiej, czy jednak tobie Słuchaj, do... Ja powiem Ci tak, że kiedy, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że, że będziemy pisać książkę i kiedy, kiedy już była sprawa tutaj z wydawnictwem też załatwiona, to musieliśmy usiąść i zrobić plan książki, bo tak się, tak się po prostu robi. Książka nie powstaje tak ad hoc. Mm. I, i, I doszliśmy do wniosku, że jeżeli opowiadamy historię, tak, że tak powiem, linearnie, karka życia od dzieciństwa do teraz, no to przecież pojawiają się kobiety i to musi być, to, to musi być jeden z wątków książki. I kiedy zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, ja tutaj jeszcze podkreślę jeszcze raz to, że Jarek jest naprawdę świetnym rozmówcą, bo on jest bardzo otwarty i tutaj jakby jego nie trzeba za język, wiesz, ciągnąć i kiedy pojawiały się pewne wątki, no to, wiesz, tutaj pytanie, czy, czy kobiecie łatwiej, czy, 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 czy łatwiej przy kielichu facetowi opowiedzieć kumplowi, to, to do Jarka pytanie, bo ja nie wiem, czy jemu byłoby łatwiej kumplowi opowiadać, czy, czy mnie było łatwiej opowiadać, wiesz, tutaj też... Ja z uwagi na to, że, że nie jestem grzeczną dziewczynką, to ja po prostu prosto z mostu o pewne rzeczy pytałam i wydaje mi się, że Jarek też to gdzieś tam poczuł i, i, i można było ze mną normalnie rozmawiać, a, a, a nie na zasadzie jakichś tam, wiesz, eufemizmów czy coś. Ja się też dopytywałam o pewne rzeczy, czy, bo ja musiałam to napisać. Tak, tak? Tak? Czy, czy było więc, tak więc zrobione, było, czy tak? Tak, tak. tak mogę powiedzieć? Jarek opowiadał i były, i były szczegóły, które zresztą w książce są, a, a, a jeżeli u kogoś to będzie budzić nie wiem, zgorszenie czy zniesmaczenie, to to jego sprawa, no to nie musi czytać. No, Jarek powiedział tak jak było, jakie życie prowadził, a też może jemu było łatwiej ze mną rozmawiać, bo wiedział, kim ja jestem i że, że, że też różne, różne rzeczy, że w moim życiu się działy i łatwiej mu było się otworzyć przede mną, tak mi się wydaje. E, tak, masz rację, oczywiście, ale e, prze, przecież no, czytałeś książkę. Czyż ten przekaz to jest podany w formie erotyzmu, a nie w formie jakiegoś e, hardkoru, prawda? Nie, no, tak, to, no nie no, myśmy nie napisali absolutnie szczegółów jako takich, no ale. My byśmy, my byśmy mogli ta? napisać dobrą książkę erotyczną, prawda? O, i tutaj chyba narodził się pomysł na. na no, ale ja mówię, że brakuje książek erotycznych, fajnych, nie, 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 nie. pornograficznych, nie jakiś. Yy, sadomachok. erotyzm, erotyzm. Ludzie ze służb, ludzie policjanci, yy, mundurowcy, to są ludzie. To nie są, to, nie, to nie są skały granity, tylko mają swoje życie, mają swoje emocje, mają swoje yy, fantazje seksualne, jak ludzie, jak każdy, jak in, inni ludzie. Ja nie mam problemu z tym, żeby. Ja nie mam blokad, o, żeby rozmawiać o seksie, o erotyzmie. O, 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 dla mnie to, to ja nie mam, ja się tego nie wstydzę, bo wiesz, dużo ludzi się też. Oczywiście to są bardzo intymne sprawy. To są yy, takie, wiesz, no yy, ja nie opowiadam o partnerkach, z którymi ja gdzieś tam miałem jakieś tam romanse i tak dalej. No tutaj akurat jest yy, inna sytuacja, prawda? To, to, bo to jest już książka i, i to są bardzo takie intymne sprawy. Ale w ogóle, żeby rozmawiać o seksie, to ludzie, ludzie się krępują, tak? To wstydzą się, tak? Ja nie, 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 nie mam z tym problemu. Co To mówisz tutaj do, o prostytutkach, tak. Czy... Oczywiście, wiesz, ja mam 55 lat już nie? i mój pogląd w ogóle na partnerkę, na życie to seksualne to w ogóle się zmienił. I już ja szukam w życiu czegoś zupełnie innego. Mhm. Ja już miałem naprawdę, no, czym mnie, mogło, czym mnie można zaskoczyć? no? Miałem i samochody, i pieniądze, i mieszkania, i, i, i kobiety, i takie, i takie, i takie, i, i, i takie przeżycia seksualne, i takie. Już, już Czech, nie, już to, to, to już zostało. Płynąc ku brzegowi i przeskakując do kolejnego tego aktualnego wątku życia, tutaj naszego Miamiego, bo to jest też bardzo istotne nie jest to tylko gdzieś tam jedna z wielu. Książe, które są sentymentalnymi powrotami gdzieś tam do szalonych lat 90., kiedy ulice spływały krwią, tam trupy w jeziorach, strzelaniny gangsterzy, których już dziś nie ma. Rok 2013, ten moment, o którym też w, w, wspomniałeś wcześniej, no bo to jak gdyby formalnie zaczęło się od 2014. Ta, ten to jest nowy... ciekawy rok się wtedy zaczął. I bardzo, bardzo ciekawy, też rozbudowany, interesujący wątek a propos tego, co dziś. I oczywiście, jak to w przypadku człowieka, który lubi yy, zbytnią szczerością robić sobie pewne problemy i tak dalej, i tak dalej, czyli złożenie. Donosu o możliwość nie popełnienia... Nie donosu, tylko... To, raczej, ja nie, do... A przepraszam. No, sorry, nie, no, dono... ja nie donosiłem. Ja oficjalnie zawiadamiałem. To jest oficjalne. Za, o, za, zawiadomienie ta, o możliwości ta. popełnienia przestępstwa przez szefowstwo... Tak. No i cóż. Sytuacja z gatunku takiego, że dostałeś informację o tym, że lepiej dla twojego bezpieczeństwa, żebyś gdzieś zniknął. No i zniknąłeś. Zniknąłeś na prowadzonym przez Brytyjczyków kursie z zakresu szkolenia statków handlowych MSO i od 2014 roku wielka zmiana w życiu. Wieczna opalenizna, Afryka. <grymne> <grymne> Baseny na statkach. I zmiana środowiska. I zmiana środowiska. I poznanie nowych ludzi zupełnie z innej bajki. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Ja myślałem, co Ci wejdę w Słowo. Że ja tak, no służyłem w Plutonie specjalnym. Brałem udział w tych zawodach, w tych. Sele no to można powiedzieć formy selekcji, unitarki. Selekcja szko jak szkoloną jako agenta, później w, jako kadrowego funkcjonariusza. Ja powiedziałem, myślałem, myślałem, przykrywkowca, towca. Mm. Ja mówię, to chyba już koniec. Nie. Wtedy dopiero się zaczęła prawdziwa selekcja. Mm. Realna, na morzu. Y Powiem ci jeszcze, cofnąć się do roku 2013, to jest zawiadomienie, co było. Nie? Ja mówię, tak, wiesz, no zacząłem wtedy, tak powiem, realistycznie patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość. Aha. Oczywiście było przerąbane, bo stosowali tam różnego rodzaju metody jakby wpływania na moją psychikę i tak dalej, ale to to jest oddzielny temat. I zaczęli się pojawiać na coś dziwni ludzie w ogóle wokół mojego, w moim środowisku. Ale ja ich odbierałem nie jako, yy, nie jako wrogów, jako obserwatorów. Mówię, po co ci ludzie są? Co to są za ludzie? Wiesz, no, w różnych dziwnych sytuacjach, nie? Pokazywali się i znikali. Więc zacząłem tak uruchamiać ten swój proces myślowy, co, o co chodzi, prawda? Tu, tu jest poważna sprawa, to zawiadomienie i tak dalej. I była tak, był taki moment, stałem na bramce w Kapitanie Kuku. Yy, ludzie już, że tak powiem, no widzisz stałych klientów, znasz stałych klientów, jak przychodzą tam i tak dalej, nie? A to, było ta, to była taka pora, że, 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 że nie było dużo tych turystów już, bo to, była, chyba to było chyba. późną jesienią. Widzę... Siedzą tacy gostkowie w stoliku, nie? z, z trzech siedziało, nie? Ja mówię, kurde. Mówię, to jest jakaś ekipa adwersarzy, nie? I tu wiesz, no, na bramce stoisz, to masz ogląd sytuacji, nie? No i jest już, koniec, zbliża się koniec, koniec, koniec pracy, nie? a oni kurwa dalej siedzą, nie? Ja mówię, kurwa, mówię, co się będzie, kurwa, działo, nie? No, i ja tam wychodzę, nie? Oni wychodzą za mną, nie? Jeden z nich podchodzi, mówi Nie jesteśmy twoimi wrogami. Domyś się skąd jesteśmy. Ja mówię, to choć pogadamy. Nie. I wsiadłem w samochód, jadę. Jechałem do wrzeszcza i za mną jadą dwa samochody. I patrzę, że w, w jednym z tych samochodów siedzą ci, ci, ci ja pokazuję, żeby szyby otworzyli, nie? bo chcę z nimi zamienić słowo. Jechali za mną, do momentu, aż ja skręcałem do domu, do matki tam, nie? Na było skrzyżowanie. I mówię, oni, pokazuję, że jadą, czyli na Warszawę, nie? No i co, ja pojechałem do domu. Później była jeszcze, była, była jeszcze taka sytuacja, jak składałem to zawiadomienie, byłem na taką całą trasę biegową, nie? Też ja musiałem funkcjonować normalnie, tak? Yy, yy, jak to zawiadomienie złożyłem, ja Nie mogłem się chować w domu, yy, prawda, i pokazywać tym adwersarzom, że się czegoś boję i tak dalej. Były takie sytuacje, na przykład, że ja po skończonym dniu 22-23 zakładałem dresy i biegałem na plażę, nie? I miałem właśnie tą stałą trasę biegową. I biegnę sobie tam do Brzeźna i kurczę nagle poza. jest był trawnik i drzewka stojące. Wychodzi taka postać w kapturze, nie? Zaczęło, ja no, wystraszyłem się. Wiadomo, że, no, spokojnie mówi, nie jestem twoim wrogiem. Mówi tak. Pamiętaj jedną rzecz. To, co zrobiłeś, to zostajesz sam. Nikt ci tutaj nie pomoże. masz, masz Musisz mieć tego świadomość. Chodzi o to zawiadomienie. Mm. Nie? Musisz mieć tego świadomość, że ci nikt nie pomoże, musisz sobie w różnych sytuacjach radzić sam. Ja mówię, skąd jesteś? domyślę się. I psz, dzida, nie? No i tak myślę sobie dzisiaj, sprawdza, jak sobie to wszystko tak odświeżyłem na morzu, prawda? Ja bym tak. Nie wierzyłem w to, że jak ja zrobiłem coś takiego, zostałem wpuszczony do agencji oficjalnie. Tam kolejne, te selekcje, bo mi musieli zwer zweryfikować w sensie yy, weryfikacji nie, może nie złe słowo selekcja przesłuchania, nie? Ja mówię, nie wierzę, że służby nie obserwowały tego, tego całego towarzystwa. Ja to byłem tylko, tylko yy, malu mal 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 malutką szpileczką, prawda? Kto mógł to zrobić? No z służby tylko i wyłączy, prawda? No ale stamtąd się nigdy nie odchodzi, tak jak tutaj Ja, nie, ja nie byłem już. Jeżeli w to... No, ale no. wiesz, tak jak zresztą tutaj wpada też w książce, to jest... Jak już się wejdzie, jest się zawsze, nawet jeżeli... Powiem wam tak, nie... jeżeli, jeżeli oni byli stamtąd, a myślę, że stamtąd byli, to robić to bardzo profesjonalnie, mega profesjonalnie. Mm. Ja się też dużo rzeczy nauczyłem, bo ja tego warsztatu, tam takiego, na przykład, jak zobaczyłem yy, pewne rzeczy pewnych ludzi, to tego warsztatu ja nie miałem. Mm. Nie miałem tego warsztatu. ja, zacząłem, ja musiałem sam, sam, sam patrzeć, co się dzieje i analizować sobie, dlaczego tak, a dlaczego taki. I, i, no i... Mm. Ale do tej teraźniejszości, która nastąpiła później tak. przechodząc właśnie. Tak. Rok 2014. Wielk, wielka zmiana w Twoim życiu? W myśleniu. W myśleniu, ale też w stylu życia, no umówmy się. Tak, całe lata spędzone na no, jak na chłopaka z Gdańska, przystało, wylądował wreszcie na tych statkach. Ochrona statków przed piratami u wybrzeży Afryki. No, tak jak ustaliliśmy. Opalanie się. Podjadanie lodów rozmaitym szkotom, Ta. to wszystkie <laughs> czytelnicy dowiedzą się z tej książki, ale intryguje mnie pewna rzecz, a propos tego właśnie tej zmiany stylu życia z człowieka, który siłą rzeczy, no i z racji wrodzonych, charakterologicznych, nazwijmy to w ten sposób, a z drugiej jak gdyby wykonując przez dekady pracę, która polega na intensywny, kon, intensywnym kontakcie z ludźmi, ekstrawertyzmie, Teraz przez lata żyję w świecie, jednak, no, umówmy się, z zamkniętym tygodniami w wąskim gronie. No Wiemy, mamy zdobycze nowoczesnych technologii, ale bardzo duża wolta, prawda, jeżeli chodzi o zmianę tego sposobu życia. Jak, jak to wszystko wyglądało, wygląda? E, to dobrze, co powiedziałeś. Do tej pory życie było na lądzie. To zupełnie to są dwie z Ja e, Pamiętam pierwszy swój tranzyt i pierwszy lot, jak stanąłem na lotnisku w Katarze, bo miałem międzylądowania. Kurwa, ja mówię, ja pierdolę. Co ja tu kurwa robię? Ja mówię, bo przecież ja nie... Ni nic, przecież angielskiego się nauczyłem tych słówek. Pisałem sobie, prawda, no tych... Tak, tak. Ja mówię, ja cię gdzie ja mówię ten... Później, później ta sylanka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, tu już nie chodzi o ochronę statków, to w ogóle życie na morzu. Te przegrupowania, te loty, to wszystko, te godziny, to nie, ty nie jedziesz na wycieczkę, gdzie ci podstawiają samoloty i to, to musisz po kilkanaście godzin. raz... Była, był taki moment, że ja leciałem samolotem chyba z RPA do, do, do UK i żeśmy się przebazowali ze statku, czyli ze statku na ląd, z lądu od razu na lotnisko, nas odstawili i żeśmy po kilkanaście godzin czekali na lotnisku. Hmm. To jesteś jesteś wywalony. No, bo dla osób, które to organizują, tak jest taniej, łatwiej, co tutaj. Tak o czym wie również doskonale reporterka, prawda? I Oczywiście. to jest kolejny, kolejny ten punkt po styczny, który, który tutaj chyba był istotny, prawda, w tym poznaniu się i przyjaźni. Jak ona mi opowiadała, że ona musiała godzinami lec lecieć na lotnisku, znaczy czekać na lotnisku, no to ja nie, nie patrzyłem. No, co ty opowiadasz? Jak można czekać było na loty, prawda? I to, ten, 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 to są hmm. te połączenia. I nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, co to jest w ogóle życie na, 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 na statku. Tak? Już nie mówię nawet o ochronie. Nie? To jest w ogóle to jest inna bajka. Inna bajka, ale jak, jak, tak jak powiedziałem jak wszedłem tam, mówię, ja pierdolę, ja jestem, kurwa, tutaj w końcu, to swój świat, naprawdę, nie? Spokój, przemyślenia, yy, złapania tego jeszcze bardziej innego warsztatu. Mhm. Tego, mhm. tylko to nie było, ja miałem, no, ja miałem na przykład Polaka, pierwszy mój, 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 no, drugi mój tranzyt, Polaka, młody chłopak, 29 lat, team leader. Yy, 29 lat, byliśmy 4 miesiące razem i mieliśmy tą akcję właśnie wtedy z tym yy, i z tym i z tym. I wtedy, w 2014 roku, to w ogóle evenement, że on dostał kontrakt bezpośredni od Brytoli, jako o. team leader, jako Polak. I on do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, czy ty nie będziesz miał problemu, że będziesz musiał wykonywać moje polecenie, i tak dalej. Ja tak na niego patrzę. Ja mówię, wiesz, miałem ja 29 lat, Ja mówię, no i co z tego? Ale tyle się mogłem nauczyć, popatrzeć, i po tych czterech miesiącach on został, bo on został, bo 7 miesięcy bywał. Mieliśmy taką chwilę, bo żeśmy na Silance się, on został na Silance, myśmy lecieli na, na lotnisko, i taki moment był gdzieś tam w przejściach między samochodami, bo tam inni się pakowali tam i tak dalej. Taki, że gdzieś taki moment był, że można było tak... 5 minut tego. Ja mówię, czy wszystko jest OK ze mną? <grym> A on mówi... Okay. Okay. No, to zupełnie to inny świat, inna bajka. Ja w ten świat wszedłem, i to świat pasował, ludzie sobie nie zdają sprawy. Wiesz, ja, ja, ja my z żołnierzką skończyłem w tamtym wieku. Ja byłem operacyjnym pracownikiem, tak jak ty Aha. powiedziałeś wcześniej. nie? Ale mi ten świat pasował i to jest nic spędzone na platformach, prawda i tak dalej. Naprawdę yy, yy, powiem tak: jeżeli będziesz chciał, oczywiście możesz tam pójść, odpękać swoje yy, i nic więcej nie robić. Ale jeżeli będziesz chciał, to możesz tam wyciągnąć jeszcze z siebie przede wszystkim się psychikę wzmocnić. Psychikę. Psychicznie możesz się wzmocnić, możesz swoje możesz różne przemyślenia, prawda. Swoje. Tam masz czas, tam, się, tam ze sobą możesz zrobić porządek. Mm. Ostatnie pytanie skieruję tutaj do pani Anny, naszej szanownej. Czy osoba, która ma na koncie tyle też, a propos wyjazdów, yy, widziała bardzo niespokojne rejony świata, bywa w najrozmaitszych sytuacjach? Czy w trakcie tych rozmów, słuchania tych wspomnień, czy jeszcze cokolwiek mogło ją zszokować, zdziwić? I pomyśleć właśnie, że kurczę, to chyba trzeba byłoby ocenzurować? Czy. Nie, wiesz, to, to ja myślę, że to, że to tak nie, nie, nie. jest czy, że coś by mnie mogło jeszcze, wiesz, szokować, zażenować i tak dalej. Bo ja za każdym razem, kiedy wchodzę w jakąś sytuację, kiedy pojawia się człowiek, o którym piszę, to, to ja podchodzę bardzo indywidualnie do, do każdego i wydaje mi się, że oczywiście te, te takowe historie, te cał, całe życie, które mi, które mi opowiedział, to jest no, niełatwe. Ale też wydaje mi się, że fascynujące i dlatego ja nie podchodziłam w takich kategoriach zdziwienia czy nie zdziwienia, tylko po prostu wysłuchania tej historii, bo, bo mi się ona wydawała po prostu interesująca, i te, te różne wątki, które się pojawiają w Jarka życiu, o których Państwo będą mogli przeczytać, no to, to widać, że, że Jarek nie jest, ta, jest taką wielowymiarową postacią. A takie postaci dla reportażów są przecież najbardziej interesujące. I jeszcze mogę tylko dodać, że akurat no, tak się też potoczyło w moim życiu, że ja zrobiłem ten miks wojskowo-policyjny. Ja byłem w tym miksie i to jest, to jest taka, no. Fajnie można spostrzec tą tą, tą rzeczywistość, tą, to życie, prawda, jakie to było. Także cóż, pozostaje mi podziękować, a osoby, które. Jakoś przetrwały naszą rozmowę, bardzo zapraszamy do ciekawej lektury. Dużo fajnych zdjęć też jest, to zaznaczmy. Nawet nie wszystkie są tam wypikslowane, wy, wy, wy więc raz jeszcze dziękuję. Jeszcze są zdjęcia też. Y... My dziękujemy bardzo. Z lat 80. No i oczywiście polecamy. O! Tak jest! Proszę. Wielkie dzięki.